zaszło słońce, za mną Martel Beach. A teraz lecę do Gold's Gym. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Cause I just need one more shot, have forgiveness. I know you know that I made those mistakes. Cześć, idę na siłownię. Tym razem jest to Gold Gym, kultowe miejsce, gdzie trenował Arnold Schwarzenegger, gdzie trenują największe gwiazdy fitness. Miejsce, w którym chciałem być bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. Missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now? Jesteśmy z Mike Miłek Fitness, właśnie skończony trening. Mike, może opowiesz nam, jakie twoje wrażenia po wejściu, po ćwiczeniu tymi samymi ciężarami i na tych samych maszynach, co największe gwiazdy tak naprawdę kulturystyki na świecie. Cześć, tak jak już wspomniał, największe gwiazdy kulturystyki na świecie tutaj zaczynały swoją przygodę. Tutaj tak naprawdę znieciły ten ogień kulturystyki. Tutaj się to wszystko zaczęło. Arnold Schwarzenegger, inne osoby, których nie będę wymieniać, ponieważ aż tak dobrze się nie znam, ale Arnold wystarczy, żeby tutaj zainspirować to podejście w życiu, tak? Bo trening to nie tylko sylwetka, ale trening to jest głównie praca umysłu. Fajnie tutaj było, zrobiłem swój trening, czyli mój full body workout, przysiady, zrobiłem ćwiczenia na klatkę piersiową, na barki, troszkę brzuszku, również zrobiłem ćwiczenia na plecy. No niesamowite wrażenie, trwało to krótko, ponieważ jestem na wyjeździe. Zrobiłem sobie, kupiłem pamiątkowe ciuchy, to jest ta koszulka. Kupiłem też pamiątkową koszulkę takiego stringersa. Mam kilka takich, ale to nie są koszulki, które mam na poprzednich filmach prosto z Gold's Gym, a ta jest prosto z Gold's Gym. Także jak będziecie mnie widzieć w takiej koszulce, to jest ta koszulka prosto z Kalifornii, Venice. Teraz jestem głodny, chcę mi się pić, ale w sklepie zakupiłem moje ulubione picie amerykańskie do Monstera i mnóstwo batonów. Głównie są to Quest Nutrition. Pozdrawiam, dzięki, że byliście ze mną i dzięki, że mogę się tym dzielić z wami. Cześć. Ale ciacho. Bardzo słodne, smaczne. Muscle Monster. Muscle, państwo, muscle. To jest to, czego mi jeszcze brakuje, ale małymi krokami będę nadbudowywać. Nie wiem, ile czasu minęło, ale chyba z pół godziny sobie siedzimy pod Gold's Gym w furce i komentujemy wrażenia. I obczajamy ludzi, którzy przychodzą na siłownię. W pozytywnym znaczeniu, oczywiście. Mógłbym tutaj siedzieć całymi nocami, całymi dniami. Nic dziwnego, skoro przychodzą tutaj ludzie, którzy mają podobną pasję, czyli praca nad ciałem. No i myślę, że też nad umysłem i innymi aspektami w życiu. Mało lecimy coś zjeść, ponieważ już jest późna pora, a znając życie,
zanim dotrzemy do domu, to pewnie potrwa to jeszcze z godziny albo dwie. Bo jeszcze tu, jeszcze tamto, w domu jakieś obczajanie zdjęć, a jutro można powiedzieć, że będziemy w końcu mogli pochillować maksymalnie na Venice Beach. Dzisiaj troszkę taki obczaing na Muscle Beach, na plaży, przeszliśmy się, zjedliśmy, a jutro plan jest wypożyczyć rowery. Zobaczymy. Okazuje się, że zostało mi 1% baterii, także raz, dwa spadam stąd. No patrzcie, jest wszystko to, co potrzeba. Bardzo fajnie tutaj pachnie i ja się rozłączam i tyle. Do następnego nagrania. Po hiszpańsku podobno Allegro znaczy szczęście. Ale zobaczcie, ile kawy tutaj jest. A jak pachnie. Wow, szok amazing. Domowe desery z Hawaii. Jest normalnie, oczy mi chodzą na lewo i prawo w tym sklepie. Jest tyle rzeczy, których pewnie nigdy w Polsce nie będzie. Jestem w szoku. Brać cokolwiek, ale wszystko jest zamknięte. Wow. Mam nadzieję, że ta bateria jeszcze wystarczy, bo ostatnio mówiłem, że jest 1%, a wciąż nagrywa. Jakieś niestworzone energie się dostają do tego telefonu. O, tu jakieś soczki. O, przejdę jeszcze szybko przez strefę. Gdzie jest ta strefa? O, butelki z wodą. O, chyba to jest... To jest chyba tutaj. O, patrzcie. Woda w takich fajnych kubach. Na siłownię by mi się taki przydał zbiornik. Woda, woda. A szukam takich miejsc z napojami. Diet wersji. Sekunda, już wracam. Już mnie lub pogania. A ja szukam miejsca z napojami diet, jeżeli w ogóle występują. O, zero calories soda. Zaraz coś wezmę i potestuję. Oprócz tego piwka. Jak zero calorii, to nie powinno być źle. Chyba wezmę tą Zewię. Spadam. Zakupy zrobiliśmy i na razie wam nie powiem, gdzie idę. Byłem tutaj wczoraj. Mogę zdradzić jedynie po wzroku, gdzie jestem. O, patrzę do góry. No dobra, koniec tajemnicy. Randy's Donuts. Zjemy coś dobrego. Spalę to w Polsce. W końcu jestem w Stanach, muszę być gruby.